Nowak w kierunku Bediego Piwala. Piwal, pole karne, Piwal, wyłożenie piłki. Zamieszanie i bramka. Gol! Gol 1-0. To jest bramka prawdopodobnie Grześka Sandomierskiego. Albo nie. No, na pewno samobójcza bramka. Piłka odbita od słupka po strzale Lukianowca. Świetny. Szczerze mówiąc, jesienią nie spodziewałem się, że Biwal jest tak szybkim zawodnikiem, a teraz naprawdę tutaj dobrze wystartował. Na pewno jest to bramka kuriozalna. Biwal świetnie wypatrzył Lukianowca. Był tam walczący z Kerla. I teraz nie wiadomo, czy to Sandomierski, czy... Ależ niefortunna bramka. Pamiętasz taki teraz będzie widać dobrze. Myślę, że to od Grześka Sandomierskiego chyba jednak ta piłka się odbija. Tutaj dobrze blokował. Tak, Grzesiek Sandomierski. Samobójcze trafienie Grzegorza Sandomierskiego. Nie wiem, czy pamiętasz taki mecz GKS Bełchatów w Zagłębie Lubin. To było na wiosnę, razem komentowaliśmy. I tam też mecz rozpoczął się od niefortunnej samobójczej bramki. Podobne było tamto trafienie.